Swój powrót z nagrywaniem na YouTube chciałem zacząć od zrobienia mini serii dotyczącej technik manipulacyjnych, ale biorąc pod uwagę to, co się stało jakieś 2-3 tygodnie temu na TikToku, to stwierdziłem, że przedstawię to wszystko na żywym przykładzie. A bohaterka dzisiejszego materiału, czyli Harma Toja, nasza TikTokowa feministka, która swoją drogą gościła już u mnie na kanale, między innymi w tym materiale, gdzie na żywo reagowałem na jej TikToki z pierwszego konta, postanowiła dać taki piękny pokaz różnej maści technik manipulacyjnych, że żal byłoby tego nie wykorzystać w celach edukacyjnych. Dlatego też postanowiłem tego TikToka rozłożyć na czynniki pierwsze, przedstawić każde, nawet najmniej oczywiste techniki manipulacyjne, łącznie z przedstawieniem pełnego kontekstu. A i takie małe info dla tych, którzy twierdzą, że będę wycinał z kontekstu w opisie zostawię link do materiału źródłowego. Tak więc bez przedłużania, zapraszam. ...dziwa i wysokiej wartości mężczyzny raczej nie przyciągniesz. No chyba, że kolej za... Mam nieodparte wrażenie, że ta osoba e, pasuje mi idealnie do środowiska incelskiego. A z kolei ja mam wrażenie, że ta kobieta należy do społeczeństwa wyrodnych matek, skoro bardziej obchodzi ją to, żeby nagrywać TikToka, niż żeby zająć się dzieckiem, które w tle hałasuje przedstawione tutaj argumentom ad personam bywa bardzo skuteczny, jeśli chodzi o wszelkie masi dyskusje, chociażby ze względu na to, że skutecznie odwraca uwagę od sensu wypowiedzi. A w połączeniu z wyciąganiem z kontekstu mamy skuteczny, negatywny wydźwięk, i to jeszcze zanim faktyczna wypowiedź w ogóle się zacznie. Cały kontekst polegał na tym, że ja mówiłem otwarcie, że kobiety w związkach konserwatywnych, bardziej konserwatywnych tworzą dłuższe, trwalsze i szczęśliwe relacje, co pokazałem też w pewnych badaniach. Odpowiedzią właśnie feministki były dwie rzeczy. Po pierwsze, ona żyje 9 lat w szczęśliwym związku jako feministka, więc to jest dowód na to, że feminizm działa, czyli tak zwany dowód anegdotyczny. A druga sprawa to takie też próbę yy, dewaluacji, czyli yy, sorry, ale zbyt urodziwy nie jesteś, więc co taka osoba może wiedzieć? Zwracać, że takich chwytów nie lubię, postanowiłem na to odpowiedzieć. Tyle, że właśnie użyłem wcześniej pokazanych badań oraz badań z Kanady, pokazujących, że to feminiści częściej muszą sięgać po niebieską tabletkę, jeśli wiecie, co mam na myśli. Co mnie, jako osobę lekko lewicową, dosyć mocno przyznam szczerze, że mnie zaskoczyło. No ale cóż. A do tej próby dewaluacji postanowiłem odnieść się na zasadzie w sumie też mógłbym odbić piłeczkę i powiedzieć, że coś tam, coś tam i mniej więcej fragment tego tu widzicie. Dodając przy tym, że skoro ma tak bardzo szczęśliwy związek, że musi ogłaszać go światu, to prawdopodobnie jest to jedynie fasada, a na pewno jest to nic innego jak właśnie dowód anegdotyczny. Z perspektywy czasu przyznam, że to odbicie piłeczki było zbyteczne, ponieważ jakimś dziwnym trafem właśnie to postanowiła Harma wziąć do swojej wypowiedzi. Co za przypadek? Kolejnym niby przypadkiem może być też to, dlaczego zwróciła uwagę na to, co ja mówię w stronę feministki, ale miała kompletnie wywalone na to, co feministka pisała wcześniej w moim kierunku. Oczywiście ja tu teraz ironizuję, bo wiadomo, że chodzi o stronniczą narrację, o czym wspomniałem już wcześniej. No ale dobra, lecimy dalej. Nie wiem, czy wiecie, co to znaczy Incel. Incel to jest określenie na grupę mężczyzn. Głównie to jest taka społeczność internetowa. Na facetów, którzy są mimowolnie, mimowolnie żyją w celibacie. Ci mężczyźni obwiniają kobiety za to, że nie mogą stworzyć z nimi romantycznej relacji ani też mieć z nimi żadnych stosunków. Uważają, że to jest przez ich nieatrakcyjność fizyczną i że kobiety mają zbyt wygórowane wymagania wobec mężczyzn. Bardzo często obrażają je w sieci, wyzywają. No, czyli wszystkie te rzeczy, które robi ten chłopak, to są po prostu takie typowo incelskie zachowania. Tutaj, oprócz oczywistych pomówień, mamy jeden ciekawy smaczek. Nazywanie per chłopiec, chłopczyk, chłopak ma na celu umniejszenie drugiej osobie po to, żeby zasygnalizować swoją wyższość względem właśnie osoby po przeciwnej stronie. Do tego jeszcze łatka mimowolnego celibatu i próba dewaluacji jest gotowa, a to tylko dlatego, że nie publikuje relacji z żadną osobą. Może to niektórych zaskoczyć, ale ja w przestrzeni internetowej nie dzielę się zbytnio swoim życiem prywatnym, relacjami z innymi ludźmi itd., tak bo uważam, że internet od tego nie jest. A dlaczego? Chociażby dlatego, że niejednokrotnie można zauważyć, że jest to świat pozorów. Ludzie dzielą się szczęśliwymi związkami, zrobionymi pod zasięgi, wynajętymi autami, co niby to jest ich, wynajętymi willami tylko i wyłącznie na potrzeby nagrywania, by pokazać swoje bogactwo. Tak naprawdę, social media to jest nic innego jak świat pozorów, i ja wolę osobiście w tym festiwalu pozoru najzwyczajniej w świecie nie uczestniczyć. Stąd też w momencie, kiedy próbowała mnie ośmieszyć pod tytułem no niech twoja dziewczyna może lepiej wypowie się na temat waszej relacji, to odpowiedziałem wprost, że jeżeli chce poznać całą prawdę, to niech zwyczajnie przyjedzie w moje okolice i niech zapyta mnie na żywo. Ale oczywiście o takich rzeczach nie wspomni tylko i wyłącznie dlatego, żeby jej się w którymś momencie narracja nie nadkruszyła, a co za tym idzie, nie posypała. No i została jeszcze kwestia rzekomego obrażania czy wyżywania się na kobietach w moim wykonaniu. To jest wyjątkowo charakterystyczna taktyka ośmieszania w wykonaniu właśnie feministek. Hej, nie mam do czego się przyczepić. W takim razie stwierdźmy, że on kogoś obraża, on się na kimś wyżywa, on nienawidzi kogoś, jest taki siaki i owaki, czyli po prostu puste frazesy, na których nigdy nie ma i nie będzie dowodów. Jeśli chodzi o mówienie, że ktoś nie jest zbyt urodziwy, no to to jest po prostu preferencja i nie ma co się o to obrażać. Można co najwyżej poczuć się obrażonym, bo mi się to nie podoba. Ale oczywiście narracja musi być. A co do tego, że ja się nad kimś wyżywam, czy obrażam kogoś, to jeżeli patrzę chociażby na swoje diemy, to widzę chociażby takie coś i potwierdzenie, że jednak nad nikim się nie wyżywam. To ciekawe, prawda? A tak nawiasem mówiąc, do czego jeszcze przejdę później, no to ona stwierdzi, że jeśli kobieta mówi nie, to zawsze, ale to zawsze oznacza dokładnie tyle, co nie. I teraz jestem ciekaw, czy ona w to nie, które było widać na skrinie, uwierzy, czy też nie, okazując integralność bądź jej brak w poglądach. Ale o tym będzie też później. I na waszym miejscu uważałbym z tego typu określeniami pod tytułem on kogoś obraża, on kogoś nienawidzi, on się na kimś wyżywa, bo to są poważne oskarżenia, i jeżeli nie ma się na to dowodów, to strona przeciwna. Będzie w stanie Was oskarżyć o artykuł 212 kodeksu karnego, czyli zniesławienie. Tak więc dam Wam tutaj wszystkim bardzo dobrą radę. Uważajcie na słowa wypowiadane w internecie, bo jeśli się okaże, że faktycznie głosicie nieprawdę i nie macie na to absolutnie żadnych dowodów, możecie łatwo wypłacić komuś co najmniej tysiaka z powodu właśnie takiej głupoty, o czym przekonała się pewna feministka, która przyszyła mi łatkę gwałciciela swego czasu. Ale moi drodzy, to jeszcze nie koniec omawiania manipulacji, tak więc lećmy dalej. Widać przepełnienie frustracją, jakiś taki żal. Żal tak naprawdę za nic. Tutaj w grę wchodzi bardzo silny solipsyzm, czyli odbieranie świata wokół nas na bazie własnych emocji, a nie tego, jak faktycznie on wygląda. To rzekome przepełnienie frustracją, żalem, to jest nic innego jak jej wymysł, bazujący na tym, że jej się najzwyczajniej w świecie nie podoba, co ja mówiłem odnośnie relacji. I pomimo tego, że nie ma żadnych, ale to żadnych dowodów na poparcie swoich racji, to wystarczy, że ona emocjonalnie odbiera moje słowa jako coś negatywnego. I dla niej to już jest wystarczający dowód, żeby mnie zjechać i powiedzieć, że jestem taki, taki, a nie inny. I tutaj zapamiętajcie sobie jedną rzecz. Jeżeli ktoś stwierdzi, że ty kogoś nienawidzisz, ty kogoś obrażasz i tak dalej, ale nie pokaże żadnych konkretów, no to najzwyczajniej w świecie po prostu mówicie coś, co je, danej osobie się najzwyczajniej w świecie nie podoba, no i już po prostu przyszywa ci łatkę na podstawie tego, że jej się po prostu nie podoba i tyle. Troszeczkę to przypomina sytuację z LGBT i sytuacją, że kiedy na przykład powiesz, że są tylko dwie płcie, czyli kobieta i mężczyzna, no to jesteś od razu nazistą. Pomijam kwestię, że nazizm to był narodowy socjalizm, czyli pogląd mocno lewicowy. Ale dobra, lećmy dalej przyprzanie się do jakichś, żal tak naprawdę za nic, przywalanie się do jakichś rzeczy, które nie mają większego znaczenia, y... oczywiście jakieś manipulacje i tak dalej no to teraz pozwólcie, że wam zadam pytanie skoro stosuję manipulacje, to dlaczego daję linki do materiału źródłowego Skoro rzekomo manipuluje, dlaczego właśnie pani Harma nie przedstawia żadnych, ale to żadnych dowodów na rzekome manipulacje? Hmm? Powody są dwa. Po pierwsze, najzwyczajniej w świecie ich nie ma, bo gdyby je miała, to by je przedstawiła bez najmniejszego problemu. A po drugie, celowo mi zarzuca właśnie owe manipulacje, frustracje i tak dalej, tylko i wyłącznie po to, żeby zakryć swoje własne uprzedzenia i swoje własne próby manipulacji. Problemem może okazać się pewna niepokojąca tendencja. Chodzi mi o to, że ludzie coraz bardziej, nawet nie chodzi o to, czy ulegają emocjom czy nie, ale stają się leniwi intelektualnie. I co mam tu na myśli? Zamiast doszukać informacji, zamiast poznać pełen kontekst, żeby wyrobić sobie własne zdanie, to danej osobie uwierzą na słowo. Podejrzewam, że nawet wśród osób oglądających ten materiał znajdą się osoby, które mi uwierzą na słowo. Dlatego w tym miejscu zaznaczam od razu: nie bądźcie takimi ignorantami i spróbujcie doszukać się jak najwięcej się da z tego kontekstu. A mówię to po to, ponieważ chcę być z Wami jak najbardziej szczery. No, i przede wszystkim zachęcam ludzi do szczerości intelektualnej, czyli doszukiwania się informacji samodzielnie. Lecimy dalej. On się uwziął na mnie. No, i mamy kolejnego klasyka. Jak najłatwiej zrobić z kogoś złego? Zarzucić mu, że coś złego zrobił, a jak to jeszcze uwypuklić? Robiąc z siebie ofiarę. Sugerując, że on coś mi złego zrobił. Czyli w tym przypadku uwziął się na mnie. Ale hej, po co sprawdzić to, że mówię chociażby o edukacji, o kwestiach związanych z poprawnością polityczną, o sytuacji z Ukraińcami, czy też troszeczkę o relacjach damsko-męskich? Najlepiej jest po prostu powiedzieć, że się do kogoś przyczepiłem, bo mnie się to nie podoba. Czyli po raz kolejny solipsyzm. Bo jakimś dziwnym cudem, takie kwiatki jak lepszy komentator czy okiem boomera nie mieli nigdy wobec mnie zarzutu, że się na nich nie był wziąłem, pomimo tego, że moja aktywność pod ich profilami była znacznie, znacznie większa. A w przypadku lepszego komentatora ta tendencja utrzymała się nawet do dzisiaj. No ale, okej, okay, załóżmy przez chwilkę, że faktycznie ja ją tam na prześladuję na tym TikToku. To w takim razie, dlaczego nie zrobi po prostu ram-pam-pam pam, leci ban, albo nie oskarży mnie o artykuł 190a kodeksu karnego, czyli uporczywe nękanie? Może w tym celu przytoczę słowa samej bohaterki. Przywalanie się do jakichś rzeczy, które nie mają większego znaczenia, yy, oczywiście jakieś manipulacje itd. Zauważcie, że ona tymi słowami próbowała podsumować mnie, a podsumowała tak naprawdę samą siebie. To troszkę powinno dać do zrozumienia. Dobra, lećmy dalej. On się uwziął na mnie, y, a no dlatego, że ja kiedyś nagrałam z Mistycha, y, gdzie skrytykowałam go za to, że powiedział, że kiedy kobieta mówi nie, to może to być y, droczenie się. Co ty pierdolisz, człowieku? Oczywiście to wygląda tak, że jeżeli komuś coś zarzucamy, no to trzeba podać potencjalny powód. Szkoda tylko, że on jest zupełnie nietrafiony. Dodatkowo tutaj mamy kolejne kłamstwo ze strony harmy i już wyjaśniam o co chodzi. Otóż ona odnosi się do TikToka, w którym mówiłem, że komunikacja niewerbalna, która według poszczególnych badań stanowi aż 93% faktycznego przekazu, bardzo często jest ignorowana właśnie w retoryce, że nie oznacza zawsze tyle co nie. I koniec. Z kolei nasza bohaterka odniosła się tylko do jednej rzeczy, znowu wyciągniętej z kontekstu. Ale muszę przyznać, że jest to wyjątkowo sprytne zagranie, ponieważ odnosi się do TikToka, który już dawno temu spadł razem z całym kątem. Więc ciężko by było podać materiał źródłowy. Z tym, że tutaj przytoczę Wam odpowiedź na tego TikToka w wykonaniu właśnie Okiem Boomera. Co do twierdzenia, że jeśli kobieta mówi, nie, to znaczy nie i koniec, to ja mam rozumieć, że według Ciebie takie aspekty jak. Mimika, gestykulacja czy ogólnie mowa ciała, ton głosu nie mają żadnego znaczenia? Dziękuję za radę, nie skorzystam. To, o czym mówisz, tak zwana pozawerbalna komunikacja, czyli język pozawerbalny, mowa ciała, spojrzenia i rzeczywiste intencje drugiej osoby w momencie, kiedy mówią słowa nie, nie dotyczą sytuacji intymnych. W sytuacji intymnej pierwszą podstawową zasadniczą sprawą jest niekrzywdzenie drugiej osoby i sytuacja jest ta na tyle wrażliwa, że najlepiej jeśli kobieta lub nawet mężczyzna w takiej sytuacji umówi nie, po prostu przestać i nie kombinować i nie zaznawiać się, czy może jest to kuszenie, druczenie się, czy cokolwiek innego jeśli tak jest, to kobieta w dalszej sytuacji da Ci do zrozumienia natomiast najlepiej dla Ciebie przestać, żeby nie przekroczyć tej bardzo cienkiej, delikatnej granicy. Pozdrawiam Pomimo tego, że najprawdopodobniej z Harmą będą dzielili poglądy w kwestii, czy nie to zawsze znaczy nie, ale to jest w tej chwili nieistotne Ważne jest to, że Harma tutaj oczywiście spłyciła temat tylko do jednej kwestii. Artur odniósł się do wszystkich aspektów, nawet tej takiej rady, która była w tym TikToku nieco zbyteczna. Dołóżmy do tego jeszcze delikatną pogardę właśnie poprzez nazywanie chłopak, chłopiec, chłopczyk itd. czyli takie klasyczne upupianie i sprawia wrażenie jakby mówiła o kimś gorszym od siebie. Czyli mamy tutaj kolejną manipulację polegającą na wybiórczym braniu sobie tego, co może pasować pod dalsze tworzenie danej narracji. No i tam z tego powstała jakaś tam nie, mini obsesja na moim punkcie, czy, czy nie wiem co. No bo ten chłopak cały czas jakby nieproszony komentuje, nieproszony robi ze mną i oznacza mnie w swoich filmach. Być może po, zależy mu też na tym, żeby jakąś tam popularność zdobyć. No to idziemy retoryką Gebelsa, czyli kłamstwo powtórzone tysiące razy w końcu staje się prawdą. Trzeba tutaj przede wszystkim zwrócić uwagę na jedną rzecz. Ona to konto ma ustawione jako publiczne, a to oznacza, że jej nie przeszkadza to, że ktoś przyjdzie, będzie notorycznie komentował, czy będzie ją oznaczać w Tiktokach. Bo gdyby jej to przeszkadzało, ustawiłoby konto na prywatne, by każdego weryfikowała. A jeżeli nie podobałby się jakiś delikwent, no to... Tak jak mówiłem, ram, pam, pam, leci ban i po sprawie. Ale zamiast tego mamy zarzut obsesji. A w kontekście obsesji, bardzo ciekawym jest to, że. Niemal całą swoją twórczość na TikToku opiera na negowaniu tego, co mówi RedPil. Jest to widoczne chociażby na tym TikToku, gdzie odmieniła słowo Incel, przez wszystkie przypadki, ale na innych TikTokach wcale nie jest lepiej, bo non-stop słychać frazy facecik, smalec alfa, RedPil, mizogin, seksista. Czy to przypadek? A może próba zamaskowania własnej obsesji poprzez zarzucenie obsesji drugiej osobie? Nie wiem, choć się domyślam. No cóż, niewykluczone, że na siłę próbuje coś udowodnić sobie albo innym, tylko że niestety, ale troszkę się na tym nasza bohaterka sparzy. To będzie może trochę mało smaczne porównanie, ale w życiu z wieloma rzeczami to jak z piernięciem, czyli jeśli robisz za bardzo na siłę, to wychodzi rzadkie gówno. Ale bardzo, bardzo incelski vibe od niego bije. Zwłaszcza te ostatnie rzeczy, które nagrał tej dziewczynie, że jest mało urodziwa, więc gdyby tylko spotkała Kolesia o urodzie czada, i to też jest typowo incelski slang, czad to jest taki typowo atrakcyjny, typowy atrakcyjny wysoki, dobrze zbudowany i na dobrym statusie finansowym mężczyzna. Oni twierdzą, że czady im zabierają dziewczyny. A teraz króciutka geneza tego, dlaczego czat jest określeniem dla mężczyzny, który w oczach kobiety jest wyjątkowo atrakcyjny. Nie będzie żadnym, ale to żadnym odkryciem, jeśli powiem, że jednym z głównych wymagań kobiety jest to, żeby czuła się przy swoim partnerze bezpiecznie i żeby w wielu sytuacjach był jej obrońcą. To miejcie na końcu głowy. Otóż słowo chat to jest imię pochodzące jeszcze z czasów anglosaskich i oznaczało wówczas tyle, co imię świętego, dosłownie. Natomiast po kilku przekształceniach na staroangielski oznaczało to tyle, co protector defender, co oznacza obrońcę. A dla kobiety prawdziwy obrońca jest atrakcyjny. Tak więc Wiecie już, dlaczego na takich mężczyzn woła się per czad. Ale wracajmy do tematu. Zauważcie proszę, że w tym fragmencie język naszej bohaterki zaczyna się już nieco plątać, co sugeruje kilka rzeczy. Jedną z nich jest na 100% dosyć stresująca sytuacja. Tylko pozostaje pytanie, czym się tak stresuje? Hmm? Być może... ...jakieś manipulacje... Problemem niestety jest to, że tutaj w kwestii kłamstw może sobie pozwolić na bardzo dużą swobodę, ponieważ TikToki, jak i całe konto, na którym były one nagrane, niestety zostały permanentnie usunięte. Próbowałem się odwołać, ale niestety nie dało rady. Stąd jestem w stanie doskonale zrozumieć, że z powodu braku wszystkich dowodów możecie najzwyczajniej w świecie nie uwierzyć w to, co mówię. Jednak osobiście uważam, że lepsze są jakiekolwiek dowody, aniżeli żadne. Niemniej jednak każdemu zostawiam indywidualnie do oceny, czy mówię prawdę, czy nie. On właśnie tam powołuje się na tego pada, że gdyby ta nieatrakcyjna dziewczyna zobaczyła takiego chłopaka, to by rozłożyła nogi w 15 sekund. 15 minut. Owszem, powiedziałem coś takiego, tylko znowu mamy tutaj wyciąganie z kontekstu, ponieważ ja powiedziałem, dlaczego by tak się stało. Zatem mamy kolejne wyciąganie z kontekstu i przyznam szczerze, że wyjątkowo skuteczne, ponieważ te odbicie piłeczki było niestety niepotrzebnie. A ja to zrobiłem, no i muszę wziąć za to odpowiedzialność, tak więc. Trudno, przeżyję to jakoś. No, to jest tak toksyczne i. Toksyczne może nie, ja bym bardziej powiedział, że żałosne. Tak, właśnie przyznałem się do tego, że to, co zrobiłem wcześniej, było najzwyczajniej w świecie żałosne. Różnica jednak jest taka, że ja potrafię zrozumieć swój błąd i się do niego otwarcie przyznać, a niektórzy idą w zaparte. A skoro twierdzisz, że moje pojedyncze zachowanie jest toksyczne, a wszelkie twoje zachowania, poglądy nie są toksyczne, to może wróćmy do tematu, że nie zawsze oznacza tyle, co nie. Hmm? Bo tak się składa, że nasza bohaterka weszła w sytuację, w której nie ma dobrego wyjścia. I teraz wyobraźcie sobie sytuację w której naszą bohaterkę widzicie gdzieś z boku, przeglądacie się i jest sytuacja pod tytułem, że jakaś inna obca baba podchodzi do jej dzieciaka, zaczyna tak delikatnie miziać po poliku. No i wiadomo, reakcja matki oburzona po prostu podejdzie, że co ona wyprawia. No i ta obca baba powie nie mam złych intencji. No i tutaj pojawia się dylemat, bo albo wspomnianą wcześniej interwencję będzie kontynuować, pokazując tylko, że jej pogląd, że nie zawsze oznacza nie, jest tak naprawdę fałszywy, albo będzie tak naprawdę spójny z tym poglądem, nie zareaguje, uwierzy na słowo i w międzyczasie da pretekst obcej babie, żeby porwała jej dzieciaka, stwarzając przy tym dosyć niemałe zagrożenie. I na podstawie tego przykładu pozostawię was do samodzielnej oceny, czy nasza bohaterka jest fałszywą osobą, wyrodną matką, czy zwyczajną ignorantką, skoro świadomie wprowadziła się w sytuację, gdzie może potencjalnie wyjść na którąś z dwóch pierwszych wymienionych? No, to jest tak toksyczne i by, dziewczyna, która ma faceta i opowiada mu o tym, że jest szczęśliwa, bo facet ją szanuje, a oni odpowiada takie rzeczy. No, i ten chłopak chciałby prowadzić merytoryczne dyskusje w internecie. No, nie tędy droga, chłopaku. Oczywiście, że nie tędy droga. O wiele lepiej jest stosować masowo sofizmaty rozszerzenia argumentum ad personam różnej maści, dowody anegdotyczne oraz na każdym kroku kłamstwa. A tak całkiem serio, powiedzcie mi, czy każdemu, kto pisze coś w internecie, to wierzycie na słowo, czy. Macie chociaż takie minimalne przeświadczenie, że może kłamać, bo jeżeli ja na przykład nie widzę mimiki twarzy czy nie słyszę tonu głosu, to nie jestem w stanie stwierdzić, czy jest coś prawdziwe. Zresztą sam wiesz, że jesteś 28-letnim kawalerem, który żyje z rodziną w domu, prawdopodobnie z mamą. No i mamy kolejną ciężką do wykrycia próbę shamingowania, opartą na wydaje mi się. Tylko, że tak jak jeszcze da radę się domyślić pod tytułem, że jak mówi chłopak, chłopiec, chłopczyk i tak dalej, to wiadomo, że chodzi o umniejszenie, to w przypadku tego jest już to ciężej wykryć i trzeba mniej więcej znać dynamikę relacji. A chodzi konkretnie o świadomość, że około 30-letni facet mieszkający z rodzicami jest postrzegany przez kobiety jako kompletnie nieatrakcyjny, nieporadny życiowo, czyli bardzo słaba partia tylko po raz, który się powtórzy. Kierowanie się solipsyzmem, czyli własnymi emocjami. Mnie się wydaje, ja tak czuję, więc na pewno tak jest. A przypomnę tylko, że publicznie dałem jej możliwość poznania odpowiedzi na wszelkie pytania. I dodajesz na Facebooku rzewne posty o tym, o Walentynkach. To jest beznadziejne święto, bo niektórzy nie mają go z kim spędzać. Że jesteś przepełniony żalem, i no nie, nie tędy droga, żeby wylewać swoje frustracje na kobietach, bo to nie kobiety są powodem Twoich frustracji. No i po raz kolejny mamy kombo kłamstwa z wyssanym z czterech liter zarzutem. Może najpierw pokażę wam tego posta, który tak się składa, że jest i na Facebooku, i na Instagramie. A chodzi konkretnie o. Ten post. Jeśli komuś chce się zapoznać z tym elaboratem, no to w opisie zostawię link do tego postu. Ale w dużym skrócie, napisałem tam dwie istotne rzeczy. Pierwsza, że media próbują non stop nam wpajać papkę, że niemal jedynym sposobem na osiągnięcie szczęścia jest druga połówka, małżeństwo, dzieci itd. Co jest kompletną bzdurą. A drugie, co napisałem, to to, że jeżeli nie masz na kim się skupiać w takie dni jak walentynki, to po prostu skup się na sobie. No i powiedziałem, że nie ma sensu powtarzać jak mantry tego, że uczucia się okazuje cały rok, a nie tylko w jeden dzień oraz, że wszelkiej maści firmy wyciągnął kilkukrotnie większy obrót, bo stwierdziłem, że jest to bez sensu. I w tym miejscu chciałbym zadać pytanie, zwłaszcza tym, którzy pokuszą się, żeby wejść na ten post i przeczytać ten elaborat. Czy widzicie tam gdziekolwiek przejaw jakiegoś żalu, frustracji, a przede wszystkim motyw, że według mnie walentynki to beznadziejne święto. Będę wdzięczny za odpowiedź w komentarzu. No i tym samym dochodzimy właśnie do podsumowania. Mieliśmy tutaj na sam początek próby dewaluacji poprzez nazywaniem per chłopak oraz próby publicznego uznania za pewnik swoich domysłów na temat tego jak żyje i z kim. A dodatkowo próby wyciągnięcia z kontekstu rzeczy, które albo da się częściowo zweryfikować, albo nie da się zweryfikować wcale, opieranie się na dowodach anegdotycznych, standardowy pusty zarzut o incelstwie, prześladowaniu oraz wylewaniu swoich rzekomych frustracji, żali, itd. Dlatego pamiętajcie, jeżeli ogłosicie jakiś tam swój pogląd, i w odpowiedzi na to usłyszycie teksty typu, kto cię skrzywdził, nienawidzisz kogoś i tak i nie przedstawi na to absolutnie żadnych dowodów, argumentów czy cokolwiek z tego, to najprawdopodobniej ich nie ma. I stosowanie tych tekstów ma jedynie na celu ośmieszyć cię w oczach publiki. Na pożegnanie chciałbym wam polecić materiał od Saifana pod tytułem Krótki film o prawdzie i fałszu, gdzie przez ponad półtora godziny pokazuje sposoby, jak weryfikować informacje ogólnodostępne. No i to tyle co na dzisiaj przygotowałem. Jeżeli podobał ci się materiał, no to wiadomo, łapa w górę subik, komentarz, to być może będę kontynuował serię o technikach manipulacji. A na razie uciekam, pozdrawiam, miłego wieczoru i bez odbioru.